Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Merci Creme Fruit Selection. Pojawiła się edycja limitowana czekoladek Merci. Dotychczas były z nadzieniami czekoladowymi albo orzechowymi. W tamtym roku pojawiła się edycja Black and White, a w tym roku edycja owocowa. Znaczy, że to nadzienie będzie takie właśnie kremowo-owocowe. W sumie jestem bardzo ciekawy, jak to będzie smakowało, bo jednak przyzwyczaiłem się do tego standardowego Merci, które było sprzedawane od wielu lat. Tutaj na pewno będzie jakaś odmiana. Z tego, co można przeczytać na opakowaniu, to będą one występować chyba w trzech smakach. Próbuję to jakoś otworzyć. A nawet w czterech smakach i teoretycznie powinienem spróbować każdego, jak smakuje. Początek pierwszy z nich, z tego co tutaj można przeczytać, to jest strawberry cream, czyli truskawkowy krem. No w środku jest taki lekko różowy, jednak wszystko dusi ta czekolada mleczna, bo te Merci standardowe, no niekiedy są z białą albo z deserową, a tutaj widzę, że wszystkie są z mleczną. Jest wyczuwalna truskawka, ale w przypadku tej truskawki to nie jest nic specjalnego, bo czekolady z nadzieniem truskawkowym od wielu lat są już sprzedawane, więc to jest standard, tak jakby już. Kolejny ze smaków to jest Peach and Passion, czyli marakuja z brzoskwinią. To może być ciekawe. Ładnie pachnie. Trzeba przyznać, taki dość intensywny zapach. Ten dużo lepszy. Fajne połączenie. Brzoskwinie czuć, marakuje czuć. I jakby ta czekolada w przypadku tego drugiego smaku schodzi na dalszy plan. Jednak ta truskawka została przyćmiona. A te owoce są dość kwaśne. Ale też ten krem jest dość słodki. Może trochę przyćmił tę czekoladę. Choć dalej jest wyczuwalna. Kolejny ze smaków jest to lemon cream. O, to też może być fajne. Czekolady z nadzieniem cytrynowym nie widziałem jeszcze. Tu już nie ma tak intensywnego zapachu. Jest delikatny smak cytrynowy, ale jednak tutaj na pierwszy plan wybija się czekolada po raz kolejny, ale jest wyczuwalna ta cytryna. Jest ten krem dość słodki, ale jednak też lekko kwaskowaty, więc też jest nie taki zły. Ostatni ze smaków to cherry cream, czyli wiśnia. Jest dość intensywny zapach wiśniowy. Ciekawe połączenie jeszcze. Czekolady z nadzieniem wiśniowym nie widziałem. Czekoladki są z likierem wiśniowym, ale z takim kremem to chyba wcześniej nie. Ciekawe połączenie. Czyli 3 z 4 smaków wypadają całkiem nieźle, bo i wiśnia, i marakuja z brzoskwinią, a także cytryna fajnie wypadają. A truskawka wydaje mi się trochę oklepana, ale jakby nie patrzeć, nawet są to orzeźwiające smaki. Jeżeli chodzi o skład tych czekoladek, to na początek cukier, tłuszcze roślinne, palmowy i shea, mleko pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, jogurt w proszku z mleka 4,5%, pełnotłuste mleko w proszku, maślanka w proszku z mleka, laktoza z mleka, maltodekstryna, zagęszczony mus truskawkowy, aromaty, emulgator lecytyny soja, czyli E322, to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak jączenie tłuszczu czy zmiana barwy. Dalej na składzie zagęszczony mus wiśniowy, zagęszczony sok z marakui, zagęszczony mus brzoskwiniowy, kwas cytrynowy i koncentrat barwiący marchew. Czekolada mleczna, masa kakaowa minimum 32%. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, czyli jest to trochę mniej niż połowa nawet tego opakowania, bo całe opakowanie to 250 gramów, w 100 gramach wartość energetyczna 577 kalorii, plus 38,1 grama, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22,6, węglowodany 51,6, w tym cukry 50 gramów, białko 6,4 grama i sól 0,2 grama. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, to opakowanie 250 gramów w sieci Kaufland kosztowało 15,99. Nie wiem, czy jest to wygórowana cena, nie sprawdziłem tego dokładnie, czy to standardowe Merci, dokładnie w tym samym opakowaniu, czy też kosztuje tyle. Ale tych czekoladek jest dość sporo, wydaje mi się, że te 15,99 to jest dość duża ilość tych czekoladek. A jeżeli chodzi o smak, no to jest to jakaś odmiana od czekoladek Merci. 3 z 4 smaków, tak jak już powiedziałam, wypadły bardzo dobrze i bardzo pozytywnie, bo takich smaków wcześniej nie było, albo były, ale nie w formie czekoladek, tylko jakiś pralin, że to nadzienie było bardziej płynne. A tutaj jest
nadzienie kremowe. Na pewno najlepiej wypada, wydaje mi się, ta brzoskwinia z marakują. Takiego czegoś wcześniej nie widziałem, były w czekoladce były. Cytrynowe, wydaje mi się, że coś kiedyś gdzieś widziałem. No i wiśniowe też są jakieś takie praliny z nadzieniem wiśniowym, ale jeżeli miałbym uszeregować, to na pierwszym miejscu będzie brzoskwinia z marakują, później wydaje mi się wiśnia, później cytryna, a na końcu niestety truskawka, bo truskawka jest bardzo już oklepana. Wiele czekolad z nadzieniem truskawkowym od wielu lat jest sprzedawanych, więc pewnie stąd to moje uprzedzenie. Ale mimo wszystko całość to jest fajny pomysł, taki właśnie na wiosnę, na lato, choć też po raz kolejny jest to bardzo wcześnie sprzedawane, bo zaczęto to sprzedawać gdzieś w połowie lutego, czyli tak jakby pewnie na Dzień Kobiet, gdy pojawiają się większe ilości takich bombonierek. A Mercy zazwyczaj daje się komuś w prezencie, więc pewnie z tej okazji została zrobiona ta edycja, choć pewnie bardziej pasowała na lato, bo są to jednak owoce letnie, ale ogólnie rzecz biorąc jest to fajny pomysł, żeby dobrze już znany produkt troszkę zmienić, dodać całkiem inne nadzienie, bo mimo wszystko całkiem fajnie to wypadło. Czekolada była dość słodka, ale jednak te kremy w większości były wyczuwalne i były orzeźwiające. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!